W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w piątek, 14 czerwca. I witam tak, jak mamy w zwyczaju, czyli fragmentami z przewodnika z Biblią na co dzień. I tak w Księdze Ezdrasza w 3 rozdziale, w 11 wersecie czytamy. Będę śledził tekst tutaj z boku, nie patrząc przez chwilę prosto na Was. Cały lud wznosił głośno okrzyki radości, chwaląc Pana za to, że został położony fundament świątyni Pana. Natomiast w pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale i również w 11 wersecie czytamy: fundamentu nikt innego nie może założyć, oprócz tego, który jest założona, którym jest Chrystus Jezus. Czytając te fragmenty, zastanawiałem się, czy jest ktoś wśród nas, kto potrafi rozpoznać, ocenić jakość fundamentu danego budynku, patrząc na ten budynek z daleka, z zewnątrz. Czy potrafimy, widząc jakąś budowlę, stwierdzić z całą pewnością, że ma ona właściwy, dobry fundament? Myślę, że dla większości z nas byłoby to trudno, ile nie byłoby jakichś oznak zniszczenia na fasadzie budynku, no to nie mając wiedzy inżynieryjnej albo dostępu do rzeczywiście tych fundamentów, trudno byłoby nam ocenić, czy są one właściwe, czy są one mocne, czy są one stabilne, czy zapewniają stabilność. Mówimy więc o czymś, czego na pierwszy rzut oka nie widać. A jednak to coś podtrzymuje budynek, zapewnia bezpieczeństwo, trwałość, pomaga budynkowi być niezachwianą budowlą, nawet wtedy, gdy wokoło dzieją się różne złe rzeczy, gdy wieje silny wiatr, kataklizmy napierają na ten budynek. Jaka jest definicja fundamentu, taka techniczna? Przeczytam. Budowlany element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli lub też maszyn, jeśli to są fundamenty pod jakąś maszynę. Przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń. Spróbujmy w ten sposób spojrzeć na ten fundament duchowy, o którym dziś mówimy. Na fundament, o którym czytamy, że jest nim Jezus Chrystus. Spróbujmy w ten sposób spojrzeć na rolę fundamentu duchowego w naszym życiu. Sprawdźmy jakość tych fundamentów. Poprośmy Boga, by sprawdził jakość fundamentów, by był dla nas fundamentem, by wziął na siebie wszystkie te obciążenia, które próbują zachwiać budowlą naszego życia. Byśmy nie próbowali wziąć tych obciążeń na siebie, nie próbowali pokonać tych wszystkich kataklizmów, które się dzieją, ale pozostawili fundamentowi tę pracę do wykonania. Kochani, od właściwego fundamentu zależy w naszym życiu wszystko. Brzmi to banalnie, ale taka jest prawda. Jeśli fundamentem jest Jezus Chrystus, to jest to właściwy fundament. Mam taką propozycję dla siebie, dla Was, abyśmy dzisiaj zastanowili się nad tym, jakie fundamenty ma budowla naszego życia. Czy tak naprawdę i tak całkowicie poddajemy się Jezusowi Chrystusowi, czy to Jezus Chrystus jest tym najsilniejszym i najważniejszym, jedynym fundamentem naszego życia? Ja będę sobie o tym myślał, idąc w ten piątkowy dzień, w
wykonując różne zadania, przeżywając różne chwile, próbując sprostać różnego rodzaju wyzwaniom. Będę starał się myśleć za każdym razem o tym, co jest fundamentem mojego życia. Życzę Wam Bożego prowadzenia i Bożego błogosławieństwa. Życzę Wam takiego pokoju i spokoju, wynikających ze świadomości tego, że budujemy, oby tak było, na właściwym fundamencie. Niech Bóg da Wam radość z tego budowania. Amen.